Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Malamander wydawnictwa Wilga. Malamander to tajemniczy stwór żyjący w bezkresie oceanu. I no właśnie, właściwie nie wiadomo, czy on istnieje, czy on nie istnieje. W książce możemy przeczytać o tym, jak pewna dziewczyna pojawi się w hotelu w nadmorskim miasteczku Widmowy Port i będzie przypuszczała, właściwie będzie miała pewność, że jest córką zaginionych 12 lat temu ludzi. W bardzo tajemniczych okolicznościach zaginęli jej rodzice, prawdopodobnie. Tego jeszcze na początku historii nie wiemy. Historia zaczyna się od Herberta, który pracuje w biurze rzeczy znalezionych w tym właśnie hotelu w mieście Widmowy Port. Zimą tutaj się bardzo niewiele dzieje, ludzi praktycznie nie ma, aż pewnie dnia do jego kantorka wpada przez okno dziewczyna. Dziewczyna, którą ktoś goni. On ją ukrywa w skrzyni, o której nikt już od lat nie pamięta. Ona tam stoi już bardzo długo, ale dziewczynę goni pewien człowiek razem z pracownikiem hotelu Bosakoręki. Oczywiście wparują do kantorka Herberta, narobią bałaganu, nie znajdą dziewczyny, bo ona w międzyczasie uciekła z tej skrzyni, chociaż wydawać by się mogło, że ona tam siedzi, nawet dźwięki pewne dochodziły ze środka, ale dziewczyna uciekła. Dziewczyna uciekła, zostawiła czapkę, zgubiła po drodze czapkę i właśnie Bosakoręki znalazł, zobaczył, dostrzegł tą czapkę i oskarżył Herberta, że ukrywa dziewczynę, ale Herbert obstawiał, że ta czapka należała do kogoś, kto ją zgubił, on ją po prostu znalazł. Bosakoręki poszedł, bardzo zły, ale w końcu poszedł. Dziewczyna wróciła i prosi Herberta o pomoc. Chce, żeby pomógł odnaleźć, rozwiązać właściwie tajemnicę z przeszłości, dokładnie sprzed 12 lat. Potrzebne im do tego będą jaja Malamandra, ponieważ istnieje legenda, że jaja tego niezwykłego stworzenia spełniają marzenia. Nie będę za bardzo opowiadać Wam o treści tej książki. Jest to książka w klimacie fantastycznym. Ma świetny, taki trochę mroczny klimat. Jest to bardzo fajna historia. Myślę, że wszystkie dzieciaki powyżej 9 roku życia, bo tak ona jest raczej przeznaczona, wciągną się w akcję, w te przygody Herberta i dziewczyny, która ma tutaj tajemnicę do rozwikłania. No świetna historia i zobaczcie tutaj, gdzie nie, gdzie mamy ilustracje w klimacie książkowym, które bardzo do niej pasują klimatem. A więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.